Kochani, to nasza trzecia konferencja, nasze trzecie spotkanie. Zazwyczaj jest tak rzeczywiście w rekolekcjach, że ten trzeci dzień jest ostatnim dniem rekolekcji. I rzeczywiście jako rekolekcje to będzie ostatnia konferencja, ale to nie jest ostatnie nasze spotkanie w tym czasie. Będziemy cały czas z Wami i cały czas chcemy, żebyście pamiętali o tym, że my jako duszpasterze naprawdę jesteśmy z Wami i będziemy się starali robić wszystko, żebyście mieli to poczucie. Dzisiaj będzie chyba najbardziej osobiście i tak najbardziej też do Was w kontekście studni tego, co się dzieje, żebyśmy to też przeżyli właśnie jako właśnie studnia, czyli ludzie, relacje, to, co jest między nami. Bo to, co do tej pory mówiłem, czyli o tym doświadczeniu Eucharystii, o tym doświadczeniu Kościoła, ono było rzeczywiście w takim szerszym kontekście. Natomiast warto też sobie pomyśleć i popatrzeć na tą rzeczywistość, że rzeczywiście studnia jest miejscem, w którym my idziemy do Pana Boga i że Pan Bóg nieprzypadkowo nas postawił obok siebie w tym czasie, także w tym czasie tej pandemii, także w tym momencie, kiedy no właśnie ten kontakt osobisty jest utrudniony, a jednak wiemy i wierzymy, że naprawdę jesteśmy razem i że jak daj Boże, jak najszybciej uda nam się spotkać osobiście, to będzie naprawdę wielka radość. Powiem Wam, że wczoraj dziś na Facebooku jednego znajomego czy znajomej mignął mi taki post z takim obrazkiem, w którym było napisane: to, co dla gąsienicy jest końcem świata, u nas nazywa się motylem. Dla nas nazywa się motylem. Wiem, że to brzmi trochę jak cytat z Paulo Coelho, tak trochę infantylnie, ale wiecie, myślę sobie, że jest jakaś niesamowita prawda w tym stwierdzeniu, że rzeczywiście czasami mamy takie poczucie, że coś się kończy w naszym życiu i że jest jakaś zmiana, która jest dla nas trudna, że jest jakaś zmiana, która rzeczywiście no, niesie w sobie pewne problemy, a potem się okazuje, że to, co się wyzwoliło z tej zmiany, no jest daleko bardziej piękne niż jakiekolwiek nasze wyobrażenia. I myślę sobie, że ja wielokrotnie miałem takie doświadczenie w swoim życiu. Chciałem się z Wami podzielić takim osobistym wątkiem. Kiedy 10 lat temu zostałem pierwszy raz duszpasterzem studentów, to było wtedy w Rzeszowie, w pięknym mieście, miałem w sobie bardzo dużo lęków i obaw, co to będzie, jak to będzie, jak się za to zabrać, jak w ogóle zacząć to robić, skoro właściwie nie mam praktycznie żadnego doświadczenia i nagle zostaję wrzucony na głęboką wodę, też sam, bez pomocy kogoś drugiego. I faktycznie było tak na początku, że było bardzo trudno. Było rzeczywiście, były takie momenty, kiedy wydawało mi się, że nie mam żadnej pomocy, ale jednak z czasem, kiedy bardziej, coraz bardziej otwierałem się na Boże działanie, to bardziej widziałem, że rzeczywiście Pan Bóg działa i mnie prowadzi. I znowu, 3 lata temu zostałem duszpasterzem tutaj studni. Wtedy też miałem w sobie dużo obaw na początku, bo z dość takiej kameralnej wspólnoty, jaką była wspólnota w Rzeszowie, gdzie ja znałem praktycznie wszystkich też po imieniu, nagle zostaję duszpasterzem w miejscu, w którym jak człowiek zna imię każdego, to już jest dobrze, chociaż staram się zapamiętać imiona naprawdę wszystkich Was, ale nie zawsze się to udaje. To nagle też ta zmiana niosła w sobie dużo, dużo obaw i pytań, ale dzisiaj widzę po tych 3 latach, że rzeczywiście Pan Bóg ma swoje plany i prowadzi mnie takimi ścieżkami, które są dla mnie najlepsze. I kochani, myślę, że ten czas, który mamy, z jednej strony
No to jest trudny czas, ale z drugiej strony myślę, że to od nas zależy, na ile nasze serca się otworzą na to Boże działanie, na ile my ten czas wykorzystamy. Co więcej, na ile my gdzieś sobie zadamy takie pytanie, do czego Pan Bóg nas w tym czasie powołuje. I może warto sobie też zadać pytanie, co tak naprawdę kieruje mną, że ja przychodzę do studni. Jaka jest moja motywacja gdzieś bardzo głęboko w moim sercu? Co więcej, chciałbym, żebyśmy sobie zadali takie pytanie i to jest do każdego z nas. Ja też to pytanie sobie zadaję. To jest pytanie o to, co tak naprawdę nas łączy. I myślę, że to jest znacznie więcej niż te mury, które mamy w naszych salach. Choć one są ważne i potrzebne i wiemy doskonale, że dobrze się w nich czujemy i chcemy tam być, to jednak to, co nas łączy, to jest coś, co przekracza te mury. I wierzę w to bardzo mocno, że możemy w tym czasie to odkryć, że możemy to zobaczyć, że Pan Bóg nas do tego jakoś bardzo mocno zaprasza. Zobaczcie, jaki jest paradoks w tym czasie, który gdzieś przeżywamy. Bo z jednej strony no mamy ten moment zostań w domu, mamy ten moment nie narażaj innych, więc większość z nas zachowuje się rzeczywiście odpowiedzialnie i jeżeli tylko nie musimy, to z tych domów nie wychodzimy. Ale z drugiej strony zobaczcie i wydawałoby się, że to właściwie by nas zamknęło na siebie nawzajem i by nas powinno nas absolutnie gdzieś odgrodzić murem. A się okazuje, że właściwie to wyzwoliło tak dużą przestrzeń wzajemnej miłości, wzajemnego wsparcia, że to jest niewiarygodne. Ja wam powiem, że mnie wzruszają takie akcje, jak słyszę, że tam w internecie rodzą się, kiedy ktoś pisze na przykład posiłek dla medyka, czy właśnie pomoc dla seniora. To są naprawdę tak wzruszające momenty, bo to się okazuje, że w takich trudnych momentach wyzwala się w nas takie naturalne poczucie solidarności i miłości wobec drugiego człowieka. I powiem wam szczerze, że myślę o tym, że to jest właśnie ta przestrzeń Ducha Świętego, która działa daleko mocniej i głębiej niż struktury. O tym nauczam bardzo mocno Kościół, że my owszem mamy widzialne struktury i w nich możemy być pewni, że Duch Święty działa, ale my nie możemy ograniczać Jego mocy i tego właśnie w jaki sposób On chce działać. Więc On działa także tam, gdzie wydawać by się mogło, że to są miejsca, w których On nie powinien działać. Bo wierzę w to też, że tam, gdzie rodzi się jakiekolwiek dobro, jakakolwiek miłość, także w takich przestrzeniach, które nie są wprost przestrzeniami wierzącymi, tam też jest Duch Święty. Bo to jest rzeczywiście, Duch Święty jest samą miłością. Więc On zawsze potrafi natchnąć człowieka do tej miłości. Myślę, że to, co teraz mamy i to, co przeżywamy, jest przestrzenią dla nas jako w studni takiej mocnej jakby kreatywności. To znaczy przestrzenią, w której możemy wzajemnie się dzielić jakimiś pomysłami, tym wszystkim, co możemy zrobić dla drugiego, tym wszystkim, co możemy zrobić dla siebie nawzajem. Tym wszystkim, co gdzieś do czego zaprasza nas i zachęca Duch Święty. I tutaj taki margines. Gdyby ktoś z was miał jakiś fajny pomysł, taki, w którym chciałby się z nami podzielić, to my jesteśmy bardzo na to otwarci i chcemy, żebyście te pomysły nam rzucali i dawali i będziemy je propagować i będziemy jakoś chcieli tworzyć tą przestrzeń dobra, żeby ta przestrzeń dobra i miłości się rozszerzała, żeby tego nie zatrzymywać dla siebie. Wierzę w to, że ten czas, w którym jesteśmy, wyzwoli tę przestrzeń takiej właśnie kreatywności w miłości, dlatego że Ewangelia i Chrystus zapraszają nas do tej kreatywności w miłości. Że Ewangelia nas zaprasza bardzo mocno do tego, żebyśmy się tego nie bali. Żebyśmy nie byli zachowawczy, ale żebyśmy byli tymi, którzy w tym doświadczeniu byli odważni.
Muszę powiedzieć z wielkim wzruszeniem, że kiedy otworzyliśmy ten taki mini projekt w sumie przedwczoraj tych naszych spotkań wirtualnych, to ten odzew, wasz odzew jest niesamowity. W ogóle te komentarze, dzielenie się w poniedziałek tymi cytatami z Pisma Świętego, wczoraj dzielenie się tymi miejscami, które nas zachwyciły, jak w Sztuce Kochania, no to jest coś, co wzrusza i porusza. Muszę wam powiedzieć, że poznałem was bardziej, mam wrażenie, przez to, co czytam w tych komentarzach, niż przez niejednokrotny kontakt taki osobisty. Zobaczyłem, co też jakby jest dla was ważne i potrzebne i co was zachwyca. To jest dla mnie naprawdę niesamowita przestrzeń też uczenia się was. Niesamowita przestrzeń tego, że Pan Bóg mnie w tym czasie pozwala mi uczyć się tego, kim jesteście i czego też potrzebujecie, czego pragniecie. Wierzę też w to mocno, że to jest taka przestrzeń, w której możemy na nowo uczyć się naszego człowieczeństwa. Człowieczeństwa, które jest związane właśnie z patrzeniem na drugiego człowieka, z szacunkiem, miłością, takim, jaki on jest. Niezależnie od jego poglądów, niezależnie od tego, co on robi w życiu, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy nie, my możemy się naprawdę uczyć siebie teraz nawzajem bardzo mocno i możemy zobaczyć, że to, co nas naprawdę łączy, to jest to, że jesteśmy dziećmi jednego Boga. Że jesteśmy dziećmi Boga, który nas wszystkich kocha. Może to jest czas, żeby otworzyć oczy na tych, którzy są wokół nas. Może to jest czas na to, żeby zobaczyć też, ile dobra jest wokół nas. Ile dobra jest wokół mnie. Zobaczcie, to jest ciekawe, niesamowite. Dzisiaj rano z ojcem Łukaszem, kiedy zaczęliśmy nagrywać, to się zastanawialiśmy, czy otworzyć okno, czy nie. Bo ptaki śpiewają, myślę, że mam nadzieję, że słyszycie to. Na początku chcieliśmy zrobić takie sterylne warunki, żeby tych ptaków nie było słychać, ale potem stwierdziliśmy, że to jest piękno, które chcemy też wam dać i się tym zachwycić. Piękno, które daje nam Pan Bóg, te ptaki, które śpiewają. W ogóle to było niesamowite, jak usłyszeliśmy w pewnym momencie mewy. Poczuliśmy się, jakbyśmy byli nad morzem. Ja w ogóle, dla mnie to jest taki osobisty wątek, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ja pochodzę właśnie z nadmorza, urodziłem się w Gdyni, więc dla mnie ten dźwięk zawsze był bardzo naturalny. Nie wiem, skąd te mewy tu się wzięły i nie wiem, skąd nagle ich śpiew, ale tak poczułem się bardzo, jakby Pan Bóg się teraz zatroszczył o mnie, żeby mi dać to wspomnienie z dzieciństwa i z mojej młodości. Warto takie małe rzeczy dostrzegać, bo Pan Bóg troszczy się o nas właśnie przez te małe rzeczy, przez te małe przestrzenie, w których te małe znaki, które On nam daje. I myślę sobie, że na koniec chciałem krótką rzecz powiedzieć, że z jednej strony mamy to nasze dominikańskie duszpasterstwo, które jest oparte bardzo mocno o właśnie o wspólnotę, o doświadczenie liturgii, o doświadczenie też studium, o doświadczenie też bycia razem, pięknych śpiewów w liturgii. Teraz jakby formalnie tego nie mamy. Może warto odkrywać to w swojej codzienności. Warto odkrywać, gdzie te przestrzenie mogą się rodzić właśnie tam, gdzie jestem. W tym naszym, można powiedzieć, z jednej strony domowym kościele, a z drugiej strony w tej takiej właśnie studni, która przekracza granice murów. Przekracza granice tego wszystkiego, co jest tylko taką formalną strukturą. Kochani, na koniec tych rekolekcji chcę wam powiedzieć bardzo mocno, że naprawdę mam was wszystkich w swoim sercu i ojcowie Łukasz i Tomasz także mają was w swoim sercu. Że my bardzo was kochamy i bardzo zależy nam na was, żebyście ten czas przeszli pięknie, mądrze, żebyśmy razem doświadczyli
mocno Bożego działania, żebyśmy razem doświadczyli tego, jak Bóg działa w najbardziej trudnych sytuacjach i że z tego końca, takiego małego końca świata, naprawdę zrodzi się coś nowego i pięknego, czego Wam i sobie bardzo, bardzo mocno życzę. Jeszcze raz z serca wszystkich błogosławię.